znowu pielgrzym. Bywaj, Espinol. Już cię nie obaczę. Ani tej wieży, co mi była domem, krajem, mową ojczystą. Ona jedna mi się ostała. Pomogiła. Wiem teraz ja, wieczny pielgrzym, ale wtedy, gdym tu przywędrował, obywatel dobrego zdrowia znajdzie zatrudnienie w latarni morskiej. Gdzie mieszka konsul amerykański? Skąd jesteście? Z Polski. Z Polski? Kościuszko, Pułaski. A jak się nazywacie? Skawiński jestem. Skawiński. Wyglądacie staro. Dużo widziałem. Jesteście starzy. Panie konsulu, prawie całą Amerykę przewędrowałem na tych nogach. Coście robili dotąd? Wszystko. Wszystko. A macie chociaż świadectwa uczciwej służby rządowej? Proszę, panie konsulu. To byliście oficerem armii amerykańskiej.
Well, przyjmuję was, powiedział konsul. Ale czy ktoś obcy rozumie Polaka? Słyszysz tylko, byliście walecznym żołnierzem. Dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku. Tak, panie konsulu, dwie. Tymi rękami. Jak mi Bóg miły, gdyby nie rana. I znowu pielgrzym, bez domu, bez kraju. Taka moja nagroda za rany, za lata tułaczki. Tak, maleńka wyspa znów była moim krajem. Thank you.
Panie Skawiński! Hej, hej!
Czy można? Mam tu dla was gazety, Herald. No, dziękuję. Dziękuję, że pan konsul pamiętał. Dziękuję. Dzień dobry, panie Stawiński. Dzień dobry, panu Mary. Proszę, Mary. Wojna. Łatwo malować. Tylko my, żołnierze, wiemy, czym jest wojna. Thank you.
szukałem. Szukałem wyspy, która ochroni mnie przed światem i osłoni. Wieżą z wiecznie płonącą latarnią. Tak jak moja tęsknota. Tęsknota, której nie umiałem jeszcze nazwać po polsku. Aż mowa przepłynęła ocean i znalazła mnie, samotnego, na skalę. Ani nie wierzył, kiedy słałem pieniądze do New Yorku rodakom w Towarzystwo Polskie. Witam pana. Co się stało? Co się stało? List dla pana. Poczta? Od panienki Mary. To jest złoto. To jest BM. Wiernemu duchowi Bem. Moi kochani. Thank you.
Gdybyż to były bociany, a ten okręt niósł mnie ocean, tylko ocean i nic nie czeka krom tej wody. Nikt nie wspomni imienia. Skawiński! Zejdź się z wieży! Przyjdź się do przystani! Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Ten tylko się dowie. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych.
takich pól przed laty, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany. Podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany. Cóż to? Jesteście chorzy? Nie zaświecił pan latarni. Chodźmy. Pan konsul czeka. Nie zapaliłem. Co takiego? Przepraszam. Zawiodłem się na was, Skawiński. Żołnierz! Pójdziecie prać ze służby. Wiem, panie konsulu.